А вот смотрите, друзья, перед нами там вот за домами здание, это администрация мэра города. Ну, короче, у жен здесь место находится. И видно, что у них окна подсвечиваются, сверху синим цветом подсвечиваются, а снизу желтым. А где ты взял? Ну, вот парень дал. Как, который? Сними, он это как наклейка, чтобы на память. Pierwszego gościa zapraszam pana Janusza Kubickiego. Dobry wieczór, mam nadzieję, że nie słychać, moi państwo. Przyznam się szczerze, że mam wielką tremę. Nie wiem, nie potrafiłem do końca dzisiaj zebrać myśli. Bo pewnie tak jak państwo, śledziłem telewizję, patrzyłem na to, co się dzieje. Moi państwo, wojna, napaść, agresja. To straszne słowa. Słowa, które mają straszny ciężar. Śmierć, zbrodnia, krew, łzy, strach, cierpienie niewinnych ludzi, tragedie rodzin, płaczące dzieci. Tym jest wojna. Czym zawiniła Ukraina? Co takiego złego i strasznego zrobili mieszkańcy Ukrainy? Czym zawinili niewinni ludzie? Czym zawiniły dzieci? Mieli jedno i mają dalej jedno pragnienie. Żyć w wolnym, suwerennym, niepodległym państwie. Czy to jest dużo? Putin to zbrodnia. Putin to morderca. Chory człowiek, który tak jak Hitler nie kocha nikogo. Dla własnej szalonej ambicji morduje niewinnych. Putin przypomniał dziś światu, że są jeszcze na świecie bezwzględni mordercy, dyktatorzy. Że oni nie wyginęli i dalej są i dążą do zniszczenia pokoju na świecie. Robi to w imię swoich imperialnych interesów, dla zaspokojenia swojej szalonej i chorej wyobraźni. Dziś Europa obudziła się inna. Już nigdy nie będzie taka sama. Każdy, kto myśli, to wie, że 24 lutego 2022 roku to koniec czasu pokoju dla Europy. Mam przeświadczenie, a nawet jestem pewny, że to, że dziś tutaj jesteśmy, jest również ważne dla nas. Jest to również w interesie całej Europy i całego świata. Wiem, że na Ukrainie się nie skończy. Najpierw była Gruzja, Krym, Donieck, teraz Ukraina, potem kraje nadbałtyckie, Polska. Kiedy ten szalony człowiek się zatrzyma? Kto go zatrzyma? Bardzo mocno chciałbym wierzyć w to, że Ukraina nie będzie dzisiaj sama. Brak reakcji, bierność to będzie największa zbrodnia Europy i świata. Rosję należy bezwzględnie jak najszybciej wykluczyć ze społeczności świata. Z wszelkich organizacji, rynków, całego systemu bankowego, ruchu międzynarodowego. Trzeba powiedzieć stanowcze won, jeszcze raz won. Zamknąć niebo dla rosyjskich linii lotniczych. Zamknąć drogi dla rosyjskiego eksportu. Zamknąć granice Unii nie dla posłów, nie dla Putina, dla wszystkich Rosjan. Niech nie mają możliwości wyjeżdżać na wakacje do Paryża, na Wyspy Greckie czy do Wenecji. Wyrzucić trzeba Rosję ze wszystkich struktur sportowych, olimpijskich, piłkarskich, etc. Sankcje muszą odczuć wszyscy Rosjanie. Tak samo jak te dzisiaj odczuwają
zbrodnicze plany Putina, niewinni mieszkańcy Ukrainy. Odczuwają to dzieci. Byłem pewny, że w XXI wieku już nigdy nie będziemy rozwiązywać w ten sposób jakichkolwiek problemów. Jak się myliłem, jaki byłem naiwny. Jeden mały, szalony człowiek zatrzymał cały świat. Jeśli cały świat stoi w miejscu i patrzy na zbrodnię, która dzieje się na narodzie ukraińskim. Dlatego jestem przekonany, że nie ma zgody na zajęcie przez Rosję nawet centymetra ukraińskiej ziemi. Dla nas w Zielonej Górze, a jestem pewny, że dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, zbrodnicza napaść na Ukrainę jest nie do zaakceptowania. Jest czymś, czego nie potrafimy zrozumieć. Globalna reakcja na napaść na niepodległą Ukrainę jest domeną rządów, domeną globalnych polityków. To zadanie dla nich. Ale my możemy też coś zrobić. Też możemy dorzucić swoją cegiełkę. Nie tylko stojąc dzisiaj tutaj i wspierając Ukrainę, ale realnie im pomagając. Ja jako prezydent Zielonej Góry rozmawiałem ze swoim przyjacielem, prezydentem Iwano Frankowska, wysłał nam wykaz tego, co potrzebuje. I my mu to wyślemy, bo Ukraina nie może zostać sama i nigdy nie zostanie. Dziękuję bardzo. Сегодня как бы весь мир говорит буквально об одном. Это о том, что происходит сейчас в Украине. Жил я в Беларуси, и то, что сейчас происходит там, я вообще, ну вот, полностью вообще не поддерживаю. Люди сейчас, все, даже там в центральной Украине, там в южной Украине, да, в западной Украине готовят подвалы. С детьми думают, как переночевать вот в этот вот в холодную такое вот, понимаете, сейчас же холод, зима, еще только вот как бы она еще не закончилась. Сегодня целый день там тучи над людьми, и они только слышат жух-жух туда-сюда самолеты. На самом деле просто ужасно, что происходит. Людям негде деньги заработать, они не были к этому готовы. Они там не ходили, не скупали, там, как в Беларуси любители, там гречку всю. А курс гривны обвалился вообще, то есть капец. Видел там эти фотографии, там, где, например, принимают доллар. Фотографии обменника, принимают доллар там за 30 с чем-то злотых, да, а продают его за 50, там, ой, злотых говорю, гривен. Ну, это вообще, это просто уму непостижимо. Возможно, для России это очень правильный и грамотный ход, но для всего остального мира это неправильно, неграмотно, и это вообще кощунское какое-то отношение. Вот я считаю так. Представляете, вот сейчас вот вокруг меня живет, ну, может, где-то в районе 250 там украинцев, да, и я не слышал ни от одного из них, чтобы кто-то поддерживал то, что происходит, и они с пониманием к этому относятся. Нет сопереживающих России абсолютно. Никто не верит российским СМИ, своим даже они не особо, конечно, верят. Кто-то там говорит вообще, если вы пришли свергать наше правительство, заберите его и уходите. Кто-то там, ну, просто-напросто, вот люди злятся, они злые на весь мир. И какой там может воцариться мир? Под страхом? Или просто должны свыкнуться? Моя девушка живет, ну, в 100 там с небольшим километрах от Киева. И на сегодняшний день они уже серьезно рассматривают вопрос, как вот всем своим женским коллективам, то есть мама, дочка, внучка, всем покинуть страну, если, не дай бог, что-то начнется. Потому что, ну, никто не отменял шальные пули, осколки по мирному населению, какие бы там точные гранаты, там, снаряды там не летали, как бы они ни говорили, что поражают только вот военную инфраструктуру, все равно кусочек кирпича где-то может отлететь или еще что-то случится. И всегда будут жертвы. Как говорят поляки, как Гитлер напал, в какое время на Польшу, в такое время напали на Украину. Русские, ну не русские, а россияне, наверное, так будет правильнее сказать.
Желаю всем, чтобы ни у кого не было войны. А кто хочет войну, пусть он гниет в аду. Все, всем мира, всем добра.